Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Byłem wtedy z kolegami w pokoju w Akademiku Żaczek, niedaleko stąd, i rozmawialiśmy o czymś, i nagle wpadł ktoś, już nie pamiętam czy znajomy, czy nieznajomy, do pokoju i mówi: Wiecie co, ale heca, może nawet to inaczej powiedział. Wojtyła został papieżem. No i ogromne wrażenie, bo jednak nie należałem, nie mogłem należeć do grona tych osób, które się czegokolwiek mogły spodziewać, bo potem jak czytałem różnego rodzaju książki, bo przecież od tego czasu już interesowaliśmy się tym się bardzo, to okazuje się, że część osób wiedziała, że Jan Paweł II, że Karol Wojtyła, wyjeżdżając stąd do Rzymu na konklawę, już zdawał sobie sprawę. Ale dla nas, dla mnie, dla mojego pokolenia, papieżem był cały czas Paweł VI. To jest, nie pamiętałem Jana XXIII. Paweł VI się tak zrósł z tym urzędem papieskim, że wydawało się, że to tylko ta osoba może tę funkcję pełnić. I potem pamiętam, jak Jan Paweł I tak prędko odszedł. Zresztą też dowiedziałem się o tym w Wołowicach. No a potem ten wybór. No i potem właściwie już przez całe studia człowiek zdawał sobie sprawę z tej ogromnej roli, jaką papież odgrywa. Tak jak dzisiaj nie noszę już w sobie niechęci, czy też może ze wstydem mogę powiedzieć, nienawiści do twórców stanu wojennego, i uważam, że dzisiejsza pogoń za nimi nie jest już tym, co, że jest spóźniona, to jednak wtedy ja byłem w takim środowisku, kiedy wydawało się nam, że ci ludzie, którzy wprowadzają stan wojenny, czynią zło Polsce, a papież był jedną z taką ostoją. I mogę nawet powiedzieć, bo przecież ta rozmowa ma charakter szczery, i że czasami uważaliśmy, będąc młodymi, że Jan Paweł II jest za bardzo łagodny w swoich wystąpieniach. Pamiętam, jak chyba właśnie wtedy w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, jak powiedział: ja mówię do was i w jakimś sensie za was, jak to ogromne wrażenie wywarło na tych, którzy tego słuchali. W tym czasie, kiedy zacząłem na nowo pisać teksty i publikować artykuły o Sołżenicynie, głównie w Tygodniku Powszechnym, ale również w Znaku, w tym czasie Aleksander Sołżenicyn wrócił po 20 latach przymusowej emigracji ze Stanów Zjednoczonych do Rosji, czyli musiał to być rok 1994, a wcześniej, 16 października 1993 roku, czyli na 15. rocznicę pontyfikatu, Sołżenicyn był jedyną osobą, która została przyjęta przez Jana Pawła II na prywatnej audiencji. Jan Paweł II chciał wtedy dać do zrozumienia światu, przyjmując jednego, jedynego Sołżenicyna wówczas, jak ważna jest dla niego ta osoba. I takim, można powiedzieć, kurierem między Janem Pawłem II a Sołżenicynem był wówczas ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, który pojechał z zaproszeniem z Watykanu, z zaproszeniem Jana Pawła II do Sołżenicyna, do Liechtensteinu. Sołżenicyn tam otrzymywał jakąś prestiżową nagrodę na tamtejszej akademii. Zaprosił go do Watykanu. Sołżenicyn przybył i tam odbyła się długa rozmowa między Janem Pawłem II a Sołżenicynem. Słynne przemówienie na wzgórzu Lecha w Gnieźnie w czerwcu, podczas pierwszej pielgrzymki, kiedy to Jan Paweł II powiedział, że za 9 lat cała Europa Wschodnia i Środkowa musi być gotowa do uroczystości świętowania Chrztu Rusi Kijowskiej. I to było, ja tego nie przeżyłem tak, jakby należało w tym momencie, kiedy to było wygłoszone, ale później wagę tych słów uświadomił mi profesor Ryszard Dłużny, który szeroko o tym pisał. I ja myślę, że to jest jedno z najważniejszych przemówień ekumenicznych Jana Pawła II, wygłoszone w sytuacji, gdy w Europie, ja nie mówię zachodniej, ale nawet u nas w Europie Środkowej, mało kto zdawał sobie sprawę, że Rosja czy Ukraina mogą być w jakikolwiek sposób łączone z chrześcijaństwem. Dla nas to była
dla większości z nas była to przestrzeń zamknięta, ateistyczna. Prawosławie było uważane w najlepszym wypadku za gorszy odłam chrześcijaństwa, jeżeli nie za heretyckie. A Jan Paweł II to tak powiedział i myślę, że to miało największe znaczenie z tej mojej perspektywy. Papież zapytał księdza profesora Stycznia, a co tam słychać u tego twojego rodaka z Wołowic? A ksiądz Styczeń odpowiedział, no właśnie tam rok czy dwa lata temu napisał książkę od Czadajewa do Birdiajewa, może pamiętał tytuł, ksiądz profesor Styczeń, a Jan Paweł II mówi, a jaka książka, czemu jej nie ma, czemu ja jej nie mam? Na co ksiądz profesor Styczeń powiedział, że no, była tu przywieziona i nawet z dedykacją. Służby watykańskie zaczęły szukać tej pracy, gdzie się dało, ale na ile ja mam wiadomości, jej no, nie odnaleziono tej książki, więc polecenie było takie od księdza profesora Stycznia, żebym ją po raz drugi posłał do Watykanu z listem z dedykacją, co też uczyniłem i to było niedługo, to musiała być wiosna 2000 roku i potem dostałem jeszcze przed wyjazdem do Moskwy, dostałem no, w miarę obszerny list od Jana Pawła II, podpisany własnoręcznie przez niego, dziękujący mi za tę książkę, życzący szczęścia i błogosławieństwa Bożego i Matki Bożej w wygłaszaniu odczytu w Moskwie. A ja już wtedy szykowałem się do Watykanu, nie licząc na to, że koniecznie do takiego spotkania musi dojść, bo nikt mi go też nie obiecywał. Gdzieś zarezerwowałem sobie hotel na tydzień, licząc, że może w ciągu tygodnia, jak tam będę, uda się taką rozmowę, taką audiencję komuś życzliwemu, a był tam też wtedy ksiądz profesor Styczeń, zorganizować. No i rzeczywiście, gdy przyjechałem, zadzwoniłem jeszcze tego samego dnia wieczorem do księdza profesora Stycznia i on mówił, że to będzie trudne, że Ojciec Święty jest oczywiście zajęty, ale nie było to takie trudne, skoro już następnego dnia rano, jak zadzwoniłem, to się okazało, że na kolejny dzień jest umówione spotkanie i że ono się odbędzie, że to będzie rozmowa podczas kolacji. I rzeczywiście do takiego mojego spotkania z Janem Pawłem II 30 lipca 2000 roku doszło. Była to godzinna rozmowa. Więc ta rozmowa dotyczyła zarówno Sołowiowa, gdzie Jan Paweł II dowodził, że zna jego twórczość, wyrażał się o nim bardzo pochlebnie jako o myślicielu. Nie wiedziałem, że potem, bo to była sobota, nie wiedziałem, że potem na drugi dzień Jan Paweł II na mszy w Castel Gandolfo będzie mówił o rocznicy śmierci Sołowiowa. Akurat w tych dniach ona wypadała, ale to przecież było już zaplanowane wcześniej to przemówienie. Była mowa o Fiodorze Dostojewskim, bo mnie interesowało to, czy papież znał Dostojewskiego już z czasów krakowskich, czy też czytał go dokładniej dopiero w czasach watykańskich. Okazało się, że znał go już tutaj z czasów krakowskich i że organizował też różne rozmowy, spotkania na jego temat wśród krakowskiej profesury. Mówił też o tym, jak odwiedzał go Andrzej Gromyko jako minister spraw zagranicznych Rosji i prawdę mówiąc nawet zapomniał papież jego nazwisko, powiedział, no był tu u mnie ten minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, jak mu tam? I widać było, że z taką łagodną ironią te spotkania wspomina. My możemy dodać, że Gromyko ługał wówczas jak najęty, mówiąc o wolności religijnej i Związku Radzieckim. Potem wypowiadał się bardzo pozytywnie o Gorbaczowie, mówiąc, że spotkania z Gorbaczowem, zresztą obaj mężowie stanu byli zafascynowani sobą po tych spotkaniach. Gorbaczow, co mu należy
należy na dobro zapisać, wyrażał się niesłychanie ciepło o Janie Pawle II, też po jego śmierci mówił, że bez Jana Pawła II nie byłoby zmian w tej części Europy, co jest szczególnie godne podkreślenia, bo bardzo wielu ludzi, szczególnie na Zachodzie, myśli, że te przemiany zaczęły się od zburzenia muru berlińskiego. Zburzenie muru berlińskiego było efektem wielu działań, w tym przede wszystkim właśnie Jana Pawła II. Była też mowa o Ukrainie, bo już podczas pożegnania Jan Paweł II powiedział coś takiego, że na przyszły rok szykuje się pielgrzymka na Ukrainę i że arcybiskup Dziwisz wszystko organizuje, trzeba się modlić i do niej dojdzie. Wtedy się to jeszcze wydawało mnie osobiście takie nierealne, ale już za rok, w czerwcu, mogłem osobiście uczestniczyć w dwóch mszach świętych Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki na Ukrainie, bo pojechałem zarówno do Kijowa, jak i do Lwowa. No i była jeszcze mowa, ja zadawałem pytania o jego kontakty z ukraińskimi grekokatolikami w Krakowie za jego tutaj za funkcjonowania, gdy Karol Wojtyła sprawował funkcję zwierzchnika archidiecezji krakowskiej, to wtedy ówczesny zwierzchnik grekokatolików kościoła ukraińskiego, uznawanego wówczas za nielegalny, zakazanego w Związku Radzieckim, a jednak tutaj jakoś przygarniętego przez Wojtyłę, i Karol Wojtyła wówczas uczynił bardzo wiele dobrego dla ukraińskich grekokatolików, a potem już w okresie swojego pontyfikatu właściwie można powiedzieć, że współratował ukraiński kościół grecko-katolicki. To jest, gdyby nie misja Jana Pawła II w tym kierunku, to być może ukraiński kościół grecko-katolicki nie byłby tak silny w momencie upadku komunizmu. Był taki moment w roku... Z rokiem mogę się mylić, ale to mogło być w roku 2003, kiedy odżyły nadzieje na pielgrzymkę Jana Pawła II, bo chciałem taką rzecz jeszcze przypomnieć, że po tej rozmowie, po tej kolacji, już pożegnałem się z Ojcem Świętym, on pojechał windą, ta kolacja była na dole, w tym Pałacu Papieskim w Castel Gandolfo. On pojechał windą do kaplicy, w której wisiał, bo zawsze go przewoził ze sobą, cudowny obraz Matki Boskiej Kazańskiej, przed którym on się modlił. I ksiądz Tyczeń mówi mi, że chodź zobaczysz teraz Ojca Świętego w kaplicy podczas modlitwy przed tym obrazem. My weszliśmy do tej kaplicy dyskretnie z tyłu, Ojciec Święty klęczał przed ołtarzem. Słowami to jest trudno oddać, ja nie mam też jakby narzędzi do tego, żeby opisać. Na pewno był pogrążony w modlitwie, w jakiejś ekstazie, a jednocześnie niesłychanie wyczulony na drugiego człowieka, bo tam była bodaj tylko jedna siostra, klęczała z nim obok, trochę z tyłu, i jak wychodził Ojciec Święty z tej kaplicy, to powiedział do niej: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, odwracając się wzrokiem, i wtedy nas zobaczył z tyłu i też się do nas odwrócił i skinął głową. A po paru latach, czyli w roku 2003, świat obiegła wiadomość, że Ojciec Święty chce zwrócić ten obraz Patriarchatowi Moskiewskiemu, to wielka święta ikona prawosławia, a ponieważ akurat wtedy wybierał się w pielgrzymkę, bodaj czy nie do Mongolii, to zaistniała szansa, że po drodze samolot może wylądować w Tatarstanie, w Kazaniu, i tam może dojść, tak jakby na zasadzie kompromisu, do spotkania papieża z Aleksym II na poniekąd neutralnym gruncie, bo nie w samej Moskwie, ale w Kazaniu, czyli 800 km na wschód od Moskwy, w połowie drogi między Moskwą
a Uralem. Bo Jan Paweł II był tym, który uważał, że obie te przestrzenie, zarówno ukraińska, jak i rosyjska, także białoruska, chociaż o Białorusi mówił może najmniej, są europejskie, bo Europa to jest taki kontynent, gdzie się spotyka twórczo ze sobą Ewangelia z kulturą. I w tym duchu Jan Paweł II działał. Papież był już wtedy chory i jego homilie nie były już tak ekspresyjne jak w tych czasach, gdy był zdrowy, ale mówił ładnie po ukraińsku. Ludzi było sporo, zarówno w Kijowie, jak i we Lwowie, choć oczywiście Kijów nie przyjął papieża tak, jak należało. Nie zdecydowano się otworzyć dla niego na przykład głównej świątyni miasta, Soboru Świętej Sofii, która do dzisiaj nie pełni funkcji religijnych, jest tylko muzeum, ale ponieważ spierają się o Cerkiew Świętej Sofii różne odłamy prawosławia w Kijowie, to postanowiono ją zamknąć i papież tam nie trafił, chociaż do końca miano nadzieję, że to się uda. Natomiast liturgia wywołała duże zainteresowanie w Kijowie, ale oczywiście znacznie większe we Lwowie. To jest oczywiste. Powiedziałbym, że w Kijowie przyjmowano papieża może nawet nie tyle religijnie, co jako taką bliską sobie osobę, która życzy szczęścia Ukrainie. Bo sądzę, że ludzie, którzy uczestniczyli w tej liturgii rzymskokatolickiej w Kijowie, oni nie do końca nawet niekiedy mogli rozumieć wymiar chrześcijaństwa. To nieprzypadkowo pojawiały się przez megafon po ukraińsku informacje, żeby jeśli ktoś nie był do spowiedzi, nie przystępować do komunii. Ja przeżyłem taką zabawną historyjkę na końcu tej liturgii, jak już się ludzie rozchodzili. Podszedł do mnie jeden z Ukraińców, takiego starszego pokolenia, i zagadnął. A mówi, ja widzę, że pan to chyba skądś przyjechał do nas. Ja mówię, no tak, z Polski. A to pan na pewno lepiej zna papieża niż my, czy mógłbym pana coś zapytać. No proszę bardzo. Mówi, nie wydaje się panu, pyta mnie, że papież jest taki trochę smutny. No papież rzeczywiście był zmęczony wtedy i czy tak, no ja mówię tak, no nie wiem, no a dlaczego pan pyta? A on mówi, a przepraszam, że zapytam, a czy papież to ma, czy wasz papież polski to ma żonę, dzieci? Ja mówię, nie ma. A on jeszcze raz przeprosił. Mówię, jeszcze dopyta, bo a czy on tak dlatego nie ma żony i dzieci, że nie chce, czy też mu zabrania tego religia? No ja mówię, no nie jest zwyczaju, żeby kapłan, ksiądz katolicki miał żonę i dzieci. A on mówi, a to już teraz rozumiem, czemu on jest smutny. Czy on znał duszę rosyjską? No ja nie wiem, czy znał, bo to jest trudne zagadnienie, nie wiadomo nawet, czy na ile znał Rosję. No, ja myślę, że pragnął ją poznać i w wielu jej przejawach ją znał. Ja też nie mogę powiedzieć, że ja tak znam Rosję do końca, chociaż bez przerwy się nią zajmuje, ale miałem takie wrażenie z tych tekstów papieskich, a szczególnie chciałbym tu podkreślić list apostolski Orientale Lumen z 1995 roku, w którym przedstawił tak doskonale duchowość prawosławia, że sami prawosławni, znający tę duchowość, stwierdzili, że jest tam prawosławie tak przedstawione, jakby ono chciało widzieć się od wewnątrz. To ten list Orientale Lumen dowodzi, że papież dogłębnie rozumiał rosyjskie i nie tylko rosyjskie prawosławie. No a na ile rozumiał inne rzeczy, na ile rozumiał polityków rosyjskich, na pewno oczekiwał od nich takiego jakby, to, na przykład od Putina, który był u Jana Pawła II jakoś w tym okresie, kiedy ja miałem szczęście mieć tę rozmowę, to było nieco wcześniej. I pamiętam, że Putin kiedyś powiedział po tym spotkaniu, że on nie zaprosił papieża do
Rosji, inaczej niż kiedyś Gorbaczow czy Jelcyn, tam cię zapraszali, bo przecież papież oczekuje zaproszenia od przywódcy religijnego i tak by do Rosji nie przyjechał na zaproszenie polityka. A otóż Jan Paweł II, nawet jeżeli nie mógł odpowiedzieć pozytywnie na takie zaproszenie, to bardzo by je sobie cenił, bo podczas tej rozmowy pamiętam, że powiedział coś takiego. Był tu Putin niedawno, obiecywał, że zaprosi, a nie zaprosił. I w tej wypowiedzi papieża, tak słychać było, dosyć spore rozczarowanie. Ta teza o dwóch płucach chrześcijaństwa, zachodnim, katolickim i wschodnim, prawosławnym, została sformułowana przez rosyjskiego myśliciela Wiaczesława Iwanowa, którego Jan Paweł II znał z lektury i posłużył się on, Jan Paweł II, tą metaforą, więc ona jest proweniencji rosyjsko-prawosławnej. Zresztą sam Wiaczesław Iwanow przyjął katolicyzm, ale uważał, że nie wypiera się w ten sposób swojego prawosławia. Natomiast chodzi tu o to, papież był gorącym orędownikiem przypomnienia Europie Zachodniej, kim byli święci Cyryl i Metody. Tak jest, poświęcił im specjalną encyklikę jeszcze w latach 80. I tam wygłosił dwie rzeczy, ogłosił w tej encyklice dwie, moim zdaniem, najważniejsze rzeczy, a mianowicie takie, że święci Cyryl i Metody byli patronami zjednoczonej Europy jeszcze przed jej podziałem, czyli uznał ich Jan Paweł II za patronów tej nowej, jednoczącej się Europy, która będzie jedna, jeżeli przezwycięży Jałtę, więc był to program polityczny. A druga rzecz, to obaj ci bracia, święci apostołowie Słowian, tłumaczyli Ewangelię, chrześcijaństwo językiem zrozumiałym, semantycznym, ponieważ stworzyli alfabet starocerkiewno-słowiański, na który natychmiast przetłumaczono najważniejsze księgi liturgiczne, to na Rusi, a tak samo najpierw u południowych Słowian, chrześcijaństwo mogło być zrozumiałe w równym stopniu przez chłopa, co przez księcia. Zarówno przez tego, kto czytał, jak i przez tego, kto nie czytał. Na zachodzie łacina była jednak przywilejem warstw wykształconych. Nie znały jej warstwy proste. I sens głęboki tej metafory na tym właśnie polega, że w tamtej tradycji prawosławnej, po pierwsze, mamy nie bardzo ważną część Europy, której ta Europa zachodnia, łacińska, Europa świętego Benedykta bardzo potrzebuje, bo inaczej nie da się żyć wspólnie na tym kontynencie. A druga sprawa to, że w tamtej tradycji tkwią takie wartości, które mogą się przydać światu zachodniemu, czyli semantyzacja chrześcijaństwa, jego zrozumiałość dla człowieka i niemagiczny wymiar, niemagiczny charakter.